Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ja jestem Jokus, a dzisiaj widzimy się w nietypowym odcinku, ponieważ nie będzie to żadna gra ani nic, będą to quizy. Jesteśmy na stronie samequizy.pl, no i wybrałem, co ja mogłem wybrać? No, quizy o F1, tak, no i tam jedne mamy 25 serii, co wolisz. Tak, wybrałem formułę, gdyż formułę bardzo lubię. I szczerze nie wiem, czy się znam w ogóle na formule. Bo to jest, tytuł tego quizu to jest: jak dobrze znasz F1? Dodany 10 miesięcy temu, więc odnosi się do sezonu 2015, więc nie bierzemy pod uwagę tego sezonu. A z sezonem 2015 ja stoję na bakier, bo nie oglądałem żadnego wyścigu. W Abu Dhabi. Oglądałem tylko wyścig, więc będzie słabo. No okej. Którego zespołu brakuje w sezonie 2015? Caterham. Które Grand Prix odbywa się na tym torze? Jest to Red Bull Ring, więc to będzie Austria. Gdzie w sezonie 2009 jeździł Kubica? W Zauberze, bo tu nie ma BMW Zauber, ale że BMW i Zauber, czyli Zauber. Gdzie teraz jeździ Raikkonen? W Ferrari. Jak nazywa się kierowca F1, który niedawno umarł? Chodzi o Gilla Bianchiego. Szkoda, zginął po... miał wypadek na Suzuce w 2014 roku, no i przez bardzo długi okres czasu walczył o życie, no niestety przegrał. Szkoda, mógł być naprawdę bardzo dobrym kierowcą. Kim jest osoba nazywana? No Raikkonen, to chyba wiadomo. Który zespół w tym sezonie nie zdobył żadnego punktu. I tu chodzi o zespół 2015. I to chodzi o Manora chyba. Tak, bo jak oglądałem Grand Prix Abu Dhabi, nie wiem jak to się wymawia, to tam było, że Baton i tak będzie lepszy od Alonso, nawet jakby nie ukończył wyścigu, bo tamte miał chyba 15, tam 14, no i tam o punkty chodziło. Force India to punktowała nawet. Ferrari no to tam czołówka, no i Manor niestety. Gdzie jeździ Sebastian Vettel? Ferrari. Gdzie jeździ Alfonso? W McLarenie. W którym sezonie Raikkon... 2.9 to był Baton w Brown GP, więc 2.7, bo tutaj to wszędzie byli inni mistrzowie. Kto jest aktualnym mistrzem świata F1? Lewis Hamilton. Kto zdobył najwięcej mistrzostw świata F1? Michael Schumacher, 7. Jak będzie się nazywać nowy zespół F1? No i to chodzi o... W sensie, że wiecie, od sezon 2.15, więc chodzi teraz o zespół 2.16, czyli... O sezon 2.16, czyli chodzi o zespół Haasa. Mistrz 14x14. Możesz śmiało chwalić się, że wiesz wszystko o F1. Juhu! Okej, bardzo fajnie. Następny quiz. Czy nadaje się na kierowcę F1? Ścierasz opony driftem. Co robisz? To zależy. Jeżeli są bardzo, bardzo starte i nie da się już na nich dobrych czasów osiągać, no to zjeżdżam do boksu. Ale jeżeli są lekko starte... ale też nie wiadomo, czy w wyścigu, czy... Zjechałbym do boksu. Zaczyna padać deszcz, co robisz? A przejściówki? Zmieniłbym opony. Widzisz pomak. Olewa, no przecież to jest wyścig. No kurde, jest ekipa tam tych porządkowych, niech oni coś z tym zrobią, tak? Nokautuje gość. No jakbym nie wierzył, to pewnie uszkodzenia, tak, no to pit stop będzie konieczny. Wygrałeś wyścig, przechwalasz się? Nie, no wiadomo, czasem każdemu się może zdarzyć wygrać wyścig, tak? Jeszcze mal wygranego. Biegam, obraź. No zostaje, tak? Gratulacje, dasz sobie radę, może nawet zostaniesz mistrzem. No w to bym akurat nie wierzył. O, to jakaś reklama. Czy znasz się... No to podobne chyba było przed chwilą. Jaki kierowca F1? No to mi Schumacher, no. Schumacher, 7.
Boże, on został przejęty tylko po którymś zespołów i nie wiem, to już dawno. Po jakim zespole był przejęty? Znaczy sprzedany za symbolicznego dolara. Dobra, strzelam. O, trafiłem. Który sezon w F1? 2010. No niestety 2011 rok, luty, rajd Rondy Diandora, rozwalony samochód Kubicy, kiedy to podczas tego rajdu wbiła im się bariera w samochód. Cud, że obaj przeżyli z pilotem. Jak wyglądała pierwsza trójka klasyfikacji konstruktorów w roku 2011? Na pewno pierwszy był Red Bull. No i teraz mam tutaj... Tam też McLaren sobie jeszcze nieźle radził, no. Tam nawet zdarzało im się wygrać. Dobra, strzelam, że drugi będzie McLaren, trzeci Ferrari. No, udało się. Jaki jest siostrzany zespół Red Bulla? Toro Rosso. Jaki jest najmłodszy kierowca w F1 sezon 2015? Verstappen, wtedy miał 17 lat i w ogóle była wielka gównoburza o to, że jak to on taki młody. I wtedy FIA zmieniło zasady zdobycia super licencji, że tam w ciągu chyba 3 lat trzeba zdobyć 40 punktów w tych niższych seriach wyścigowych. Czy jakoś tak, nie, już nie pamiętam. No i wtedy się dostaje tą super licencję. Jaki jest najmłodszy zespół F1? Marussia. Marussia. Jaki numer ma Sergio Perez? 7 ma Raikkonen. 22 chyba miał Baton, 44 ma Lewis, 55 chyba nie ma nikt, więc obstawiam, że 11 ma. No i udało się. W jakim zespole jeździł Kubica podczas swojego w Renault? Świetnie, znasz się na F1, 10 na 10, brawo, jesteś prawdziwym fanem, trzymaj i tak dalej, juhu. Udało się. No i ostatni quizik. Czy to jest bardziej jest 20 pytań serii, co wolisz specjalnie dla graczy komputerowych? Ja się takim czuję, więc jedziemy. Co byś wolał? Mieć płaskie, ale szerokie, czy wąskie, ale wysokie monitory? Wiadomo, że płaskie, ale szerokie. No, 88% tak odpowiedziało. Co byś wolał? Mieć komputer do testów, czy mieć wszystkie wymarzone gry? O kurde. Za bardzo nie rozumiem tego pytania. Wszystkie wymarzone gry bym jednak wolał. Jak większość. Co byś wolał? Mieć Global Elite w CS-ie, czy mieć Challengera w LoL? Ale ja nie gram w LoL'a. Global Elite. Co byś wolał? Mieć słuchawki, podkładkę, czy klawiaturę i myszkę? Wiecie, w grach zależy jakich, tak? Jeżeli chodzi o CS-a, to ważne są słuchawki i myszka. Ale są też takie gry, gdzie ważna jest też klawiatura. Mimo wszystko słuchawki. O, proszę, jednak tutaj jestem w mniejszości. A ja nie narzekam na swoje słuchawki i myszkę, więc jest spoko. Co byś wolał, grać cały dzień, czy grać całą noc? Czasem robię sobie nocki. I wtedy się fajnie gra. No, jak większość też tak myśli. Co byś wolał, nagrywać na YouTube, czy streamować na Twitchu, Hitboxie? Wolę na YouTube'a. No. I co to wszystko? A jeszcze. Co byś wolał, mieć Silver 1 w CS-ie, czy... Nie znam się na LoL'u, więc Silvera 1. Chociaż i jaja by były wtedy. Co byś wolał, mieć dobry komputer, ale tylko przez półtora roku, czy mieć słaby komputer, ale na zawsze? Wiecie, dobry i słaby to jest pojęcie względne i nie wiadomo, o co chodzi, ale wolałbym mieć dobrego kompa i go wymieniać, niż mieć słabego. No właśnie. W sumie mojemu staruszkowi też by się przydał upgrade. Mam go chyba 4 lata czy 5, więc... Nie, co ja pierdzielę? 3 lata mam go dopiero. Co ja gadam? Ale już też powoli trzeba zacząć się zastanawiać nad wymianą. Co byś wolał? Mieć jedną ulubioną grę komputerową, ale tylko przez rok, czy 3 znienawidzone gry na zawsze? Jedną przez rok. No.
Co byś wolał? Dostać 10 tysięcy złotych na gry, których nie lubisz, czy 200 zł na gry? 200 zeta bym wolał, kupiłbym sobie jakąś fajną gierkę, bym ją pocinał przez paręset godzin. Co byś wolał? Mieć komputer, na którym masz wszystkie gry, ale wiesz, że za kilka miesięcy się zepsuje, czy mieć komputer, który się nie zepsuje? To oczywiście, że ten, który się nie zepsuje, no wiadomka. Co byś wolał? Być pro graczem, czy o kurde. Przecież można być tym i tym jednocześnie, więc hello. Trudne pytanko. A weźmy pograć. To i to jest, się pokrywa, więc spoko. Co byś wolał? Kupić słaby monitor za złotówkę, czy kupić dobry monitor za 500? Wolę wydać więcej i mieć dobry monitor. Co byś wolał? Być niewykrywalnym hakerem, czy być sławnym w internecie? O kurde, podstępne pytanko, bo jak się jest hakerem, to wiecie, można wszystko wiedzieć, każdego szpiegować i w ogóle włamywać się wszędzie, wykrywać hasło. Wykradać hasła, przepraszam, i w ogóle i mieć w dupie to, że przecież jak i tak nikt mnie nie znajdzie, nikt mnie nie namierzy. A być sławną osobą, wiecie, każdy ma swoje 5 minut, sława przemija, no chyba, że jest się sławny dopiero po śmierci i piszą o nas w książkach, to wtedy wolałbym być tą sławną osobą. No ale jak widzę, tu jest Tew, to chyba wolałbym być jednak hakerem. Ja? Nie, ja bym wolał być hakerem. O, tutaj tak 40 do 60, kurczę. Co byś wolał, grać samemu, czy grać z kolegami? Z kolegami lepiej. Co byś wolał, mieć wymarzone skiny w czasie, czy mieć w C? W sumie skiny to mam w dupie teraz. To kawałek trochę pikseli, za który się płaci gruby hajs, ale jak już mam wybrać, to do CS-a. Z paszą jednak bym wolał. No wiadomka. Co byś wolał, być na śniadanie jajecznicę, czy jeść na śniadanie płatki z mlekiem? A powiem wam, że płatki są dobre. 69%, hehehehe. Co byś wolał, być w drużynie trenerem, czy zawodnikiem? Zawodnikiem. 80%. I co, to wszystko? No wszystko, nie no, quiz fajny. Znaczy, seria, co byś wolał. Naprawdę fajne, nie powiem. Szczególnie trudne pytanie to było to o tym hakerze i sławnym, progamer i informatyk, a też było tutaj takie, kilka było takich pytań, tu jeszcze gdzieś ono wcześniej było. O, to było też trudne do wyboru. O, to było chyba najtrudniejsze. Kurczę, no nie wiem. Serio. No nic. Mam nadzieję, że wam się takie quizy spodobały. Jeżeli tak, no to wiecie, dajcie znać, nagram tego więcej, bo też tutaj często wchodzę i sobie tutaj, wiecie, wchodzę tam, myszkuję sobie, patrzę, o, jakiś fajny quiz, bam, rozwiązuję, nie? I mam już tam trochę czasu z głowy i myślę, że mógłbym z tego nagrywać, bo nie samymi grami człowiek żyje, czasem też warto coś innego nagrać, odpocząć od tego wszystkiego. I tak, więc jeżeli chcecie tego więcej, no to dajcie znać, ja nagram, spokojnie. Okej, więc to by było na tyle, dzięki wam wszystkim serdecznie za uwagę, trzymajcie się, pozdro, hej!